marketingowe tipy, krótkie wskazówki, praktyczna wiedza, codzienna inspiracja. Produkcja Cleverhearted Showrunners. A ten odcinek prowadzi... Rafał Hojnowski, producent podcastów w Cleverhearted Showrunners. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy do swojego podcastu potrzebujesz showrunnera? Jest późny wieczór, kładziesz się do łóżka. Partner lub partnerka mówi ci dobranoc. Wreszcie możesz odpocząć po ciężkim dniu. Bierzesz głęboki wdech i wydech. Zamykasz oczy. Czy na pewno wszystkie zaproszenia na Pikola zostały wysłane? Czy jutrzejsi goście dostali link do Zenkastra? Czy mikrofony dojdą na czas? A co zrobisz, jeśli nie dojdą? No, i to tyle ze spokojnego snu. Wstajesz, włączasz komputer i odpalasz Excela, żeby kolejny raz sprawdzić, czy na pewno wszystko zostało zrobione. Znasz to? Chyba każdy, kto prowadzi projekty, był choć raz w podobnej sytuacji. Zarządzanie projektami jest pracą, która wymaga zdolności organizacyjnych, zwinności, umiejętności pracy pod presją czasu, a także doskonałej komunikacji ze wszystkimi stronami projektu. Jest pracą, która pochłania mnóstwo roboczo godzin i nie daje się wykonywać na boku, jednocześnie zajmując się czymś innym. Dlatego właśnie do tej roli zatrudnia się menedżera projektu. Z produkcją podcastu firmowego jest podobnie, dlatego każdy podcastowy projekt powinien mieć showrunnera. Dlaczego? Żeby stworzyć dobry jakościowo podcast wpisujący się w strategię marketingową marki, nie wystarczy po prostu wymyślić temat, ustawić mikrofony, posadzić randomowych rozmówców i niech się dzieje. No nie, to tak nie działa. Żeby stworzyć dobry podcast, trzeba najpierw popracować nad jego koncepcją wybrać właściwy format, zastanowić się nad prowadzącym i gośćmi, wybrać najlepsze pomysły na odcinki, segmenty czy tematy, które następnie trzeba zresearchować. Potem tych gości trzeba zaprosić, niejednokrotnie załatwić wszystkie sprawy formalne, a także zorganizować nagrania, ogarnąć wszystkie kwestie techniczne, no i wiedzieć co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak jak powinno. W międzyczasie wypadałoby napisać scenariusze rozmów i odcinków. Przygotować prowadzącego lub rozmówców, no i zaopiekować się samym nagraniem. A potem to już pikuś. Edycja, montaż, mastering, publikacja, promocja, czerwony dywan i błyski fleszów. Hmm, czyżby? Produkcja podcastu może trwać wiele miesięcy i wymaga poświęcenia wielu roboczo godzin. Jeśli myślisz, że możesz to robić w tak zwanym międzyczasie i dasz radę to pogodzić z regularną pracą, którą wykonujesz, no to niestety muszę cię wyprowadzić z błędu. Może to się skończyć katastrofą w postaci podcastu, którego nikt nie słucha, albo podcastu, który umrze po kilku odcinkach. Showrunner słucha podcastów z całego świata, dzięki temu zna branżę i obecne trendy. Wie, jaki może zastosować format, żeby produkcja wyróżniła się na tle innych podcastów, była świeża i przyjemna w odbiorze. Showrunnera możesz wybrać spośród ludzi, których posiadasz w swojej firmie, albo możesz też zlecić to agencji, która zajmuje się produkcją podcastów. O tym drugim rozwiązaniu możesz dowiedzieć się więcej, czytając artykuł zamieszczony na stronie www.cleverheart.com pod tytułem Dlaczego samodzielne tworzenie podcastu to ryzykowny pomysł dla marketerów? Link do artykułu znajdziesz w opisie. A z tego odcinka chciałbym, żebyś zapamiętał, zapamiętała, że jeśli chcesz stworzyć ulubiony podcast swoich słuchaczy, to ten projekt powinien mieć showrunnera. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast tam, gdzie go słuchasz. Po więcej podcastów o marketingu wejdź na serynimarketerzy.pl. Udanego dnia i do usłyszenia!